Pierwszy konkurs pieśni, piosenki patriotyczne, koncert pieśni patriotycznych, a także historyczne prelekcje. Tak 27 września w Daleszycach uczczono 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość obchodzono podczas pierwszego dnia 8 jarmarku na świętego Michała. Panie burmistrzu, dlaczego dzisiejsza uroczystość jest tak ważna? Przy okazji jarmarku Daleszyckiego na świętego Michała, który organizujemy co roku, chcieliśmy jeden dzień poświęcić na upamiętnienie rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, która właśnie przypada na jutrzejszy co prawda dzień, ale my pierwszy dzień jarmarku chcemy poświęcić właśnie temu patriotycznemu wydarzeniu, bo 75 lat temu Państwo polskie po przegranej kampanii wrześniowej natychmiast się zorganizowało i był to fenomen chyba na skalę światową, że mimo tego, że państwo zostało zajęte przez Niemców i Rosjan, to jednak utworzono administrację, utworzono armię krajową i państwo funkcjonowało z rządem na uchodźstwie. Chcemy o tym przypomnieć młodym ludziom, którzy nie zawsze o tym pamiętają. Tłumy mieszkańców przybyły na Daleszycki Rynek, gdzie pierwszego dnia jarmarku na świętego Michała uroczyście świętowano 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Skąd pomysł na konkurs pieśni patriotycznej? Konkurs rodził się na spotkaniu organizacyjnym 8 jarmarku na świętego Michała. Wyszło to z ust pana dyrektora Jana Cedro, dyrektora gimnazjum w Daleszycach. Każdy chętnie przyjął propozycję, no i dlatego dzisiaj mamy konkurs pieśni i piosenki patriotycznej. Zwycięży najlepszy. Zwycięzca po prostu zabierze swoich kolegów i koleżanki do Warszawy na wycieczkę. Przejazd ufundował pan burmistrz, natomiast wstęp do Łazienek Warszawskich i zwiedzanie muzeum ufundował pan poseł Marek Gos. Dziękujemy bardzo serdecznie. W pierwszym dniu jarmarku w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego na scenie prezentowali się uczestnicy pierwszego konkursu pieśni i piosenki patriotycznej. I tak jury przyznało pierwsze miejsce w konkursie dla Wiktora Zwierzyńskiego, który wykonał piosenkę Nie żałujcie serca dziewczyny. Miejsce drugie egzekwo przyznano Klaudii Prędocie i Wiktorii Armańskiej. Podczas uroczystości prelekcje na temat Polskiego Państwa Podziemnego wygłosił dr Tomasz Domański z kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Odbył się także koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu daleszyckich uczniów oraz zespołów artystycznych. Na scenie stanął chór miejski, kryształki i orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej. Pieśni patriotyczne zaśpiewały również zespoły ludowe Sukowianki z Nadlubrzanki i Dalmarianki, Gminny Zespół Pieśni Ludowej MGOG Daleszyce oraz Męski Zespół Śpiewaczy Kumotry. Co dzisiaj zobaczymy na scenie? Będzie konkurs na piosenkę patriotyczną w wykonaniu dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i z gimnazjów. Później po tym konkursie będą śpiewać zespoły ludowe, będzie śpiewał chór miejski, będziemy śpiewać właśnie pieśni patriotyczne. Jakie pieśni wykonacie? My śpiewamy na przykład Rozkwitały pąki białych róż i Hej tam w polu jezioro. To jest taka pieśń o ułanach. Jak przypomniano podczas uroczystości, Polskie Państwo Podziemne działające w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 roku Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w AK.